Zainteresował mnie pewien bardzo ciekawy przypadek w jednym z sądów brytyjskich, a konkretnie w Cornwallii. Niedaleko Bristolu jest nieduże miasteczko Exeter. I w tym niewielkim sądzie, o którym czytałem w publikacjach dotyczących mediacji, wydarzają się nieprawdopodobne historie, które interesują nie tylko mediatorów, ale wszystkich, którzy interesują się rozwiązywaniem sporów. Te informacje, które uzyskałem, były na tyle nieprawdopodobne, że postanowiłem sprawdzić ich autentyczność. Wsiadłem w samolot, poleciałem do Bristolu i sam chciałem zobaczyć, jak wygląda mediacja, o której tyle czytałem. Okazuje się, że w tym niedużym sądzie w Exeter 65% spraw kierowanych jest do mediacji, a 75% tych skierowanych kończy się ugodą. Miałem możliwość oglądania z bliska pracy mediatorów. Wiązało się to z wieloma formalnymi przeszkodami, które udało mi się pokonać. Wyobraźcie sobie Państwo słoneczny poranek, niewielki pokój, sąd. W tym niewielkim pokoju przy okrągłym stole spotyka się troje ludzi, jednym z nich jest mediator. Rozmawiają, w jaki sposób rozwiązać sprawę, która trafiła do sądu. Cała ta rozmowa z udziałem mediatora trwa bardzo niewiele, bo około 40 minut. Kończy się podpisaniem bardzo krótkiego dokumentu. Jestem świadkiem sytuacji, w której krótki podpis kończy spór, który być może trwałby przed tym sądem wiele, wiele miesięcy. Ba, nawet jestem zaskoczony sytuacją. Jedna ze stron wyciąga z portfela banknot, płaci w mojej obecności, w drugiej stronie to odszkodowanie, o które się obie strony umówiły. Wygląda to bardzo nieprawdopodobnie. Okazuje się, że z dalszej rozmowy z mediatorami, którzy prowadzili tam mediację, że średnio mediacja w sprawach drobnych do 5000 funtów trwa około pół godziny, a w sprawach poważniejszych powyżej 5000 funtów średnio 3 godziny. Brzmi to, proszę Państwa, nieprawdopodobnie. Jeśli Państwo przymierzycie ten przykład do rzeczywistości polskiej, w której spory trwają miesiącami, ba nawet latami, to przykład jest rzeczywiście nieprawdopodobny.